chciałam wszystkich Państwa bardzo pięknie powitać na naszej konferencji, na ogólnopolskiej konferencji koordynatorów okręgowych i powiatowych. Tym, którym się zechciało w sobotnie upalny letni dzień przyjechać do Warszawy i jeszcze jeden kolejny dzień poświęcić sprawie najważniejszej, a mianowicie Polsce i uczciwym wyborom w roku 2015. Rozpoczynamy z lekkim opóźnieniem, dlatego ja zostałam tutaj nominowana do prowadzenia tej dzisiejszej konferencji. Nazywam się Natalia Tarczyńska, reprezentuję Zarząd Solidarnych 2010. Działałam przy całym ruchu troszeczkę w tle, w sprawach organizacyjnych, troszeczkę wspomagałam tworzenie systemu Się Policzymy i sprawy finansowe. To był mój zakres wsparcia i działalności w ramach ruchu kontroli wyborów. I chciałam tak poprosić o włączenie telefonów komórkowych, to przepraszam, takie standardowe, żeby nam tutaj nie przeszkadzało nic i nie dzwoniło. Zaprosiliśmy oczywiście wszystkich naszych koordynatorów z całej Polski na tą dzisiejszą konferencję. Zaprosiliśmy wszystkich współtworzących ruch kontroli wyborów. No a jesteśmy w składzie, w jakim Państwo widzą, z różnych powodów i do tego może jeszcze wrócimy w dalszej części naszej konferencji. Także rozpoczynamy raportem z przebiegu i efektów pracy ruchu kontroli wyborów. Takie króciutkie podsumowanie. Bardzo proszę o trzymanie się czasu. Tego króciutkiego podsumowania dokona Hanna Dobrowolska, ale w imieniu Arka Nowakowskiego, który odpowiadał i ogarniał całość naszych spraw przy ruchu kontroli wyborów. On dzisiaj też niestety nie mógł przyjechać do Warszawy, jest spoza Warszawy, jest z Łodzi i prosił o przedstawienie swojego sprawozdania. Hanie, Haniu, bardzo proszę. Aha. Czy Państwo znają program? Czy przypomnieć? Znają. Dobrze. To już nie będziemy na to tracili czasu. Nie wiem, czy mnie słychać, chyba mnie. Dzień dobry Państwu. Może najpierw tak. Cieszę się bardzo, że się spotykamy i że możemy wspólnie już w szerszym ogólnopolskim, a nie tylko warszawskim, tak jak ostatnio gronie, cieszyć się sukcesem. Plonem naszych działań ostatnich kilku miesięcy. Plonem, który naprawdę jest imponujący. Myślę, że możemy sobie wzajemnie pogratulować. Gdyby tutaj była temperatura właściwa i okoliczności, to chyba szampan byłby jedynie adekwatny do tego, co w sercach nosimy. I mam nadzieję, że to poczucie zwycięstwa, satysfakcji, radości i jedności nadal w działaniu będzie nam towarzyszyć do końca dzisiejszych obrad. Tego serdecznie Państwu życzę. Jeszcze raz gratulując wzajemnie sobie zwycięstwa, sukcesu, przede wszystkim tego, że dopięliśmy swego, jeśli chodzi o przypilnowanie uczciwości wyborów, co jest absolutnie ewidentnym faktem i choćby nas nie wymieniano, to my i tak wiemy swoje, prawda? A teraz w imieniu Arka Nowakowskiego pozwolę sobie przedstawić taki raport sprawozdawczy, nie będzie on nadmiernie może szczegółowy, natomiast pokażę to, od czego zaczęliśmy i do czego udało nam się dojść w finale. Pozwolicie Państwo, że usiądę teraz. Raport obejmuje 112 dni istnienia RKW, więc sama ta liczba dni wskazuje na imponujący zupełnie sukces. W tak krótkim czasie osiągnąć tak wiele jest naszym zdaniem ewenementem po prostu historycznym. Historia sięga 21 lutego i konferencji Powstań Polsko na Jasnej Górze w Częstochowie, gdzie sygnatariusze RKW podpisali wstępny akt założycielski. Chcę przypomnieć, że organizacji tej konferencji rzeczywiście pomysłodawcą byli dwaj panowie, pan Targalski i pan Dybowski, natomiast już w fazie
absolutnie wstępny i zaprosili do współpracy zarówno Solidarnych 2010, jak i Klub Rojnina, jak również inne podmioty, które po drodze jakby trochę się wykruszyły, troszkę zminimalizował się ich wkład albo nie jest nam bliżej znany. Niemniej pierwsza konferencja powstała wspólnym wysiłkiem, ostatnio nawet na potrzeby jakiegoś raportowania przypomniałam historię jej powstawania. Mogę zdradzić kulisy, że osobiście napisałam tekst aktu założycielskiego, wówczas który wspólnie wszyscy podpisywaliśmy, natomiast skład osobowy tych, którzy wystosowali swoje adresy, gości zaproszonych, był głównym dziełem tutaj siedzących przy tym stole prezydialnym Józefa Orła i moim we współpracy z pozostałymi wymienionymi organizatorami. Jeśli chodzi o jej, że tak powiem, kształt personalny i tych, których udało się wówczas zaprosić do współpracy. Jak dalej się ta współpraca potoczyła, nie o tym w tej chwili. Ważne jest, że wszystkie te podmioty, które wówczas przystąpiły, istnieją jak gdyby w społecznym obiegu tej idei. Żadna ze stron wówczas składających akces nie wystąpiła z ruchu w sposób formalny, to znaczy nie poinformowała, że nastąpił jakiś rozbrat, że ta idea nie jest bliska tej startowej. Także możemy uznać, że wówczas zgromadzone audytorium, grono, organizacje, zresztą z którymi cały czas jesteśmy w kontakcie mailowym, należą do ruchu kontroli wyborów. Nie będę przypominała historii późniejszych konferencji, które się po kolei odbywały, zarówno te ogólnopolskie, jak i szkoleniowe, zresztą w terenie państwo organizowaliście własne. Była to sytuacja dynamiczna, która toczyła się przez kilka miesięcy. Dzisiejsza konferencja, na którą z kolei postanowiliśmy zaprosić w pierwszym możliwym właściwie terminie organizacyjnym i stąd jej miejsce i czas przez podmioty, które w równej mierze, tak jak Solidarni Klub Ronina, tworzyli całą akcję pilnowania wyborów. Stąd wybrana została Warszawa jako nam bliższa i także odpowiadająca północnej i centralnej części Polski. Natomiast nie udało się, jak Państwo wiecie, do końca zachęcić wszystkie podmioty do uczestnictwa. Dlatego podejrzewam, że kolejna konferencja będzie uzupełnieniem tej dzisiejszej, która jak wiemy jest planowana. Konferencje dlaczego są istotne? One pełnią funkcję taką integrującą. Oprócz tego, że są przepływem informacji, to również mają scalić ruch, mają doprowadzić do tego, że wspólnie tworzymy jakąś płaszczyznę wzajemnej wymiany myśli, dyskusji i mam nadzieję, że dzisiaj tak się również stanie. Jeśli chodzi o po kolei to, co się działo, to oczywistym jest dla Państwa, że kluczową było budowanie lokalnych struktur i całej sieci RKW. I to zarówno jak gdyby od góry, jak i od dołu, czyli za pomocą idei, które krzewili koordynatorzy i organizatorzy, jak też masowy akces od dołu. I to gdzieś po drodze w końcu się spotkało, a podmioty, które brały w tym udział, kluczowe, to były kontakty sieci koordynatorów, jak również forum i wszystkie maile korespondencyjne, na które do tej pory zresztą napływają akcesy do współpracy. Bezcenna oczywiście w fazie startowej była rola forum Ruch Kontroli Wyborów, która miała taką funkcję, zanim cokolwiek powstało, tak naprawdę powstało to forum i jako zaczyn i później baza kontaktów dla koordynatorów, którzy już zadziali się w terenie, do tej pory zresztą pełni taką niezwykle istotną organizacyjno przyciągającą funkcję. O tym zresztą później dalej będzie mówił w swoim raporcie Piotr. Po kolei, proszę Państwa, z rzeczy najistotniejszych, które działy się równolegle, bo trzeba przyznać, że cały klucz polegał na tym, że nie można było ustalić żadnej chronologii zdarzeń i wątków przyczynowo-skutkowych tak naprawdę w jakimś planie czasowym. Wszystko to działo się równolegle, równocześnie, w jednakowo istotny sposób i stąd zaistniała konieczność podziału pewnych ról i funkcji, niezbyt sformalizowana, taka powiedziałabym intuicyjna, która umożliwiała prowadzenie równoległe działań podmiotów, które darzyły się zaufaniem i właściwie nie ingerowały w wąskie zakresy swoich działań, generalia ustalając wspólnie.
Najważniejsze rzeczy, które wówczas się działy, to obieg informacji, polityka medialna, podział zadań, procedury, budowanie systemu informatycznego, obsadzanie komisji, cele, które cały czas właściwie były formułowane równolegle, bo na poziomie wykonawczym te cele sprowadzały się zarówno do archiwizacji, jak i pilnowania, jak i prewencji. Prawda? To były, część z osób nie doceniała na przykład pewnych działań prewencyjnych, które były podejmowane, takie jak choćby określony sposób medialnego nagłośnienia portalu Się Policzymy. Czy też w ogóle no, budowanie tak zwanych straszaków medialnych, prawda? Część, to oczywiście były sygnały niewysyłane tylko do naszego grona, to jest oczywiste dla Państwa. Jedną z istotniejszych ról i funkcji było budowanie relacji ze sztabami wyborczymi. Niezwykle mitrężna praca, coś co zabierało czasu mnóstwo i Państwu, ale też i rozmowy polityczne na tak zwanej górze, po to, ażeby dojść w końcu do jakichś konsensusów mniejszych czy większych, zarówno z mniejszymi sztabami wyborczymi, jak i z kluczowym partnerem, czyli Prawem i Sprawiedliwością. Tutaj także w zależności od kontaktów personalnych, od możliwości technicznych, od obecności w określonych miastach, te rozmowy prowadziły określone osoby, starając się tutaj dzielić pomiędzy siebie te wyzwania. Wszystko to można poniekąd powiedzieć, że zostało zakończone sukcesem i w momencie, kiedy przystąpiliśmy do pierwszej tury wyborów, mieliśmy zbudowany system informatyczny, zbudowaną, znacznie mniejszą niż w tej chwili, ale jednak już funkcjonującą sieć koordynatorów okręgowych i powiatowych i sieć wolontariuszy, jak również bazę wzajemnych kontaktów i zbudowane sieci komunikacyjne. To można powiedzieć, że było, pierwsza tura była takim sprawdzianem naszego działania, bardzo skutecznym. Można było to zobaczyć zarówno poprzez Się Policzymy. Ci z Państwa, którzy oczywiście przesyłali wyniki, mogli monitorować to na bieżąco i widzieć, jaka jest dynamika przyrostów, jak wiarygodne są te dane, jak gigantyczna baza dowodów w razie czego w sprawie w postaci zdjęć i skanów została zgromadzona i tak dalej. Jak również można to było medialnie dostrzec poprzez Wieczór Wyborczy, o którym dzisiaj może nie będę tak dużo tutaj mówić, niemniej odegrał swoją bardzo istotną rolę informacyjną i propagandową, właśnie ten po pierwszej turze wyborów. Może wymienię osoby, które z naszej perspektywy nie zawsze widoczne dla wszystkich Państwa, ale odegrały bardzo istotną rolę i będzie to widać również w tych raportach, które za chwilę będziemy słuchać, których będziemy słuchać na różnych etapach budowy po prostu całej tej struktury. Może zacznę jeszcze od najpierw, ile mam czasu? 3,5 minuty. To ja może nie będę wymieniać osób, tak? Powiem tylko może... Wstaną, bo będą mówić właściwie swoje raporty. Ja tylko chciałam, ale to przez raporty Państwo bliżej poznacie tych, którzy tutaj, których na ogół nie było widać do tej pory. Natomiast co jeszcze chcę podkreślić? Otóż chcę podkreślić aspekt historyczny z perspektywy Solidarnych 2010, które to stowarzyszenie reprezentuje, no poza tym, że reprezentuje także Kongres Mediów Niezależnych. Otóż, proszę Państwa, Ruch Kontroli Wyborów naszym zdaniem nie powstał w 2015 roku, powstał w 2011 roku, wówczas kiedy powstała pierwsza akcja Uczciwe Wybory, zorganizowana przez Solidarnych 2010. Powstał wówczas pierwszy system liczący, także stworzony przez Wrocław, najogólniej rzecz ujmując. Wówczas twarzą tego ruchu ewidentną była Ewa Stankiewicz, wyłączną właściwie, można powiedzieć, medialną ikoną tego ruchu. Całe losy potem późniejsze, pracy nad systemem, jego ewoluowanie, zarówno w wyborach parlamentarnych, jak i ubiegłorocznych, współpraca z PiS-em doprowadziła nas do tego, że istnieje konieczność powstania ciała całkowicie niezależnego od wszystkich struktur i zaczęliśmy właściwie budowę od początku na bazie tamtych idei, tamtego systemu został stworzony system Się Policzymy, można powiedzieć, od nowa. Jeśli chodzi o bardzo istotne działania, które powinniśmy w tej chwili podjąć, to naszym zdaniem jest to
absolutna rozbudowa struktur, dopracowanie elementów zliczania przy znacznie bardziej skomplikowanych wyborach parlamentarnych i uznanie priorytetowe systemu Się Policzymy jako narzędzia absolutnie sprawdzonego, przetestowanego, bezpiecznego. Będzie tutaj mówić o tym też Piotr, jeśli chodzi o historię zamachów na system, myślę. I niezwykle szybkiego. Warunkiem jest jego większa popularyzacja. Warunkiem jest przysyłanie oczywiście wyników. Wówczas dopiero można będzie uznać to narzędzie za całkowicie skuteczne i jednocześnie, no może tak, zostawię na razie to tak sformułowane. Osobiście dokonałam analizy w ostatnich dniach wyników tych, które były dostępne, tak zwanych stuprocentowych. Imponująca zupełnie jest wiarygodność tego systemu. Poziom zestawienia wyników w stosunku do wyników PKW, które no, mamy punkt odniesienia wówczas, kiedy są stuprocentowe, tak, z danych okręgów. Pomyłki są rzędu 2 głosów, plus albo minus, czyli matematyczny poziom błędu. To naprawdę robi olbrzymie wrażenie na znawcach tematu, a dobrze ten system jest przepatrywany pod tym kątem, nie mamy co do tego wątpliwości. I w naszym kierunku wiem, że zarówno przeciwnicy, jak i zwolennicy no, chylą czoło. Jeśli chodzi jeszcze, i teraz pozwolę sobie szybciusieńko powiedzieć, co uważam za sukcesy. Budowa struktur terenowych, organizacja ogólnopolskich konferencji, lokalnych konferencji szkoleniowych, przedsięwzięcia medialne, współpraca z niezależnymi mediami, budowa wizerunku RKW, bardzo istotne, skuteczna, finansowanie i opracowanie logistyczne przyjazdu międzynarodowych obserwatorów w liczbie 120 osób w 200 komisjach, o tym będzie szerzej później. Stworzenie stron internetowych, pozwalających na zbieranie wolontariuszy i pełniących funkcję informacyjno-szkoleniową. Opracowanie systemu, to o czym już mówiłam, siepoliczymy.pl. Rozmowy z Prawem i Sprawiedliwością i przedstawicielami komitetów wyborczych. W większości naprawdę zakończone powodzeniem i efektami, nawet jeżeli na pewnych szczeblach pośrednich są jeszcze rzeczy do dopracowania, tak jest wszędzie, tak samo w naszych strukturach. Utworzenie działu prawnego i biura interwencji i to, w jaki sposób PKW musiała zareagować na dziesiątki, naprawdę dziesiątki pism i petycji, które generował ten dział prawny. Bardzo duża jego skuteczność. To można było w trakcie konferencji również prasowych w PKW zaobserwować. Zorganizowanie niezależnych wieczorów wyborczych i tutaj chcemy podkreślić szeroki bardzo oddział właściwie wszystkich mediów niezależnych, ale w końcowej fazie gigantyczne wsparcie Radia Maryja i współpracę z Radiem Maryja i Telewizją Trwam, co uważamy za jedną z istotniejszych spraw. I funkcjonowanie na koniec może o takie czysto organizacyjne sekretariatu. Jeśli chodzi o generalia, to około 40%, czas minął, tak? 40% komisji oceniamy, że jest objętych monitoringiem na terenie Polski. Wojtek będzie mówił, na terenie Polonii 69% komisji osób uprawnionych do głosowania statystycznie, jeśli chodzi o ludność. Także to uważamy za plon. W dyskusji może uwagi, refleksje, ja się od razu może ewentualnie zapiszę do dyskusji, ponieważ została cała masa jeszcze rzeczy, które należy zrobić. Może to tytułem wstępu tyle. Myślę, że uzupełnienia i detale będą wynikać w trakcie kolejnych wystąpień. Na tym poprzestanę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i obiecuję, że będę reżimów czasowych pilnowała starannie. W kwestiach organizacyjnych na końcu sali mamy wodę i kubeczki. Zachęcam Państwa, żebyśmy tutaj nie popadali, bo zapowiada się upał, także bardzo proszę się częstować. I zaraz listę obecności przekażemy. Też bardzo uprzejmie proszę się... Już jest, tak? Dobrze.
To bardzo serdecznie proszę o wpisy. A teraz na 10 minut oddajemy głos Piotrowi Wolterowi, autorowi systemu Się Policzymy. I Piotr jako wybitny inżynier na pewno reżimów czasowych będzie się trzymał. Może usiąść, może stać, jak mu wygodnie. Nazywam się Piotr Wolter, zwany również Szorkiem. Przez maila tak się Państwo z nami, ze mną kontaktowali. Na dzień dobry muszę Wam wszystkim podziękować za pracę, ogromną pracę. Niedocenioną, ale z pięknym efektem, który jest tutaj po drugiej stronie ulicy. I to jest najważniejsze. Ponieważ Hania zaczęła od historii, ja też zacznę od historii. Ja byłem związany z projektem Uczciwe Wybory ponad 2 lata temu. Znałem całą historię. Nie brałem udziału wtedy jeszcze w systemie informatycznym, natomiast tworzyłem stronę internetową, więc świętej pamięci Irek Wychowański przekazał mi wszystkie informacje praktycznie, jakie były do tego potrzebne. No i tutaj zachęcony w zeszłym roku właściwie już były pierwsze rozmowy w listopadzie na ten temat. Opracowałem metodę, opracowałem projekt systemu. No i ruszyliśmy z tym wszystkim. W Częstochowie miałem nadzieję na to, żeby program, system w ogóle powstawał w sposób otwarty, ponieważ na tyle mam doświadczenie, że wiem, że jeżeli spotyka się kilka podmiotów, no w sumie różnych, no bo jak już są różne organizacje, to są różne, to będą chciały współuczestniczyć, więc pierwotny projekt systemu zakładał to, że każdy dokłada jakąś działkę, system pracuje otwarcie, jest tylko koordynowany pod względem tego, żeby był zaprojektowany zgodnie, znaczy stworzony zgodnie z projektem. Problem był niestety taki, że no każdy chciał być szefem i po około 1,5 miesiąca stworzyliśmy własną, że tak się wyrażę, w własnym zakresie zespół, który, no, osób, które się znały wiele lat i te osoby, które tutaj reprezentuję, stworzyły ten system informatyczny całkowity pod egidą tego pierwszego projektu, który powstał. Te osoby nie chcą za bardzo się ujawniać, nie chcą się pokazywać, one mają swoje zajęcia, pracują w firmach takich, gdzie no może się okazać, że to jest szkodliwe działanie dla szefa, więc z tego powodu ja jestem ich reprezentantem. Z jednej strony jest to fajne, no bo można pierś do drona odstawić, a z drugiej strony jest niefajne, dlatego że pod ostrzałem wszystkich służb na pewno się znajduje i no, koledzy się cieszą, że to nie oni. Trudności były takie, że jak patrzyłem w Częstochowie na rozpiętość osób, które mają z nami współpracować, no to rozpiętość informatyczna, my to nazywamy kulturą informatyczną, tych ludzi była ogromna. Od takich, którzy tak naprawdę posługiwali się tylko mailem i to raz w życiu, albo po to, żeby cokolwiek znaleźć, komputerem, do takich, którzy byli biegli. Problem troszeczkę był w tym, że ci, co byli biegli, tak jak wcześniej wspomniałem, wszyscy chcieli być kierownikami i no to troszeczkę zostało ukrócone i się potem na mnie poobrażali. System miał założenie właśnie takie, że każda osoba z ulicy, która tylko troszkę się potrafi posługiwać komputerem, potrafi również użyć tego systemu i zapisać. Według mnie, no jak na system taki, no mam troszeczkę oczekiwania, miałem troszkę większe, no ale proszę wziąć pod uwagę to, że rzeczywiście ta pierwsza wersja projektowa nie wypaliła i trzeba było szybciutko robić wersję troszeczkę inną. Natomiast tutaj nie było ustępstw, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo systemu. System został zabezpieczony na poziomie bankowym. Nie mówię stuprocentowym, bo nie ma stuprocentowo zabezpieczonych systemów. System, ktoś, nie wiem, nie znam człowieka, z tego powodu, że nie znam, też mu wierzę, spróbował przetestować nasz system pod względem odporności na ataki hakerskie, na ataki DDoS i na ataki różnego typu, takie, które mogłyby to uniemożliwić, i dostaliśmy 6 razy ocenę A, to jest najwyższa ocena, która weryfikuje systemy informatyczne. To działa dokładnie tak jak systemy bankowe, w ten sposób. Tam było jeszcze kilka zabezpieczeń takich, których nie będę ujawniał i jeszcze długo nie będę ujawniał, bo jeszcze dużo przed nami. Na pewno w tym roku jeszcze będzie i referendum i będą również wybory parlamentarne.
Proszę Państwa, bohaterami systemu, o czym za chwilkę wspomnę, bo tak jak mówię szybko, ale bo mam coś ważnego do powiedzenia jeszcze na samym końcu, bohaterami tego systemu nie jesteśmy tylko my, czyli osoby, które się skoordynowały, które się znają, które pracowały nad tym, które tworzyły struktury, ale również osoby, które przystąpiły do systemu spontanicznie, poinformowane banerami, poinformowane na Facebooku czy też innymi możliwościami, że można coś takiego zrobić. I te osoby były ogromnie zdziwione, że po raz pierwszy od kilkudziesięciu lat mają jakikolwiek wpływ na wyniki. Samo to, że taka osoba mogła zobaczyć swoje własne fotografie na sumie, świadczyło o tym, że my nie kłamiemy, my nie oszukujemy. My wstawiamy dokładnie to, co ta osoba wstawiła. Ja takie osoby nazywam takimi cichymi bohaterami, które się oderwały, te osoby od swoich zajęć, poszły, wpisały wyniki, wróciły do swoich zajęć z powrotem. Teraz naszym ważnym zadaniem jest to, żeby te osoby, które poszły, wróciły do tych swoich zadań normalnych, pociągnęły za sobą sznurek. Taki, że jak jest potrzeba, to my za ten sznurek pociągniemy i poprosimy, chodź, pomóż nam jeszcze raz. Pomogłeś nam tak dobrze, pomóż nam jeszcze raz teraz. Jeżeli chodzi o modyfikację systemu, na pewno będzie modyfikacja, która z punktu widzenia informatycznego nie jest taką trudną modyfikacją, czyli dopasowanie do tego, żeby zamiast tych 11 kandydatów było kandydatów dużo więcej. To są kandydaci partyjni. Dopasowanie do tego, do systemu nie będzie trudne, natomiast trudniejsze będzie rzeczywiście uzyskanie większej ilości głosów. I system informatyczny wpisów. I system informatyczny będzie szedł w tym kierunku, żeby koordynatorzy i no zarząd i cała góra była informowana o tych tak zwanych białych plamach, czyli tych miejscach, gdzie nie mamy jeszcze obsady. I w tą stronę będzie szedł system i się policzymy, który będzie w momencie tej godziny wyborów będzie wspierał koordynatorów. I w tą stronę będzie szło forum, które zostało założone rzeczywiście spontanicznie, bo w niedzielę byłem chyba w Częstochowie, w poniedziałek powstało forum bardzo szybko, też na szkielecie. I w tą stronę będzie szło forum jako element do kontaktowania się pomiędzy koordynatorami a wolontariuszami. To jest nieco skomplikowane z tego powodu, że adres mailowy jest daną osobową i nie można go tak naprawdę sobie ujawnić i wyświetlić na ekranie i nie każdy ma na to ochotę. Dlatego system będzie umożliwiał wymianę informacji, która będzie szła rzeczywiście na maila, no ale osoba wysyłająca nie będzie widziała maila osoby, do której pisze. Później oczywiście koordynatorzy mogą stworzyć sobie własne systemy mailingowe, swoje własne zapisy. Dajemy tylko i wyłącznie narzędzie. Od początku założeniem systemu było to, że dajemy narzędzie, natomiast najważniejsi są ludzie. W systemie się policzymy, również dołożymy taki przycisk, który był tym razem w drugiej turze wyborów wykorzystywany przeze mnie niezmiernie rzadko, czyli przycisk przyporządkowania wszystkich wpisanych wyników, czyli akceptacji wszystkich wpisanych wyników w ciemno, a potem ewentualnie wyrzucania, czyli odwrócenie ról. Bo teraz ja przypomnę, to mam jeszcze chwilkę czasu, więc przypomnę, założenia systemu były takie, że to wolontariusze wpisują dane, natomiast koordynatorzy tylko je akceptują i zbierają. Tutaj, ponieważ no, były pewne kłopoty w komunikacji, może to nazwę eufemistycznie, wyszło na to, że niektórzy koordynatorzy całkowicie sobie zignorowali sprawę, a niektórzy wzięli wszystko na siebie. Efekt jest bardzo dobry, nawet jak na takie zastosowanie, bo system też był do tego przystosowany. Natomiast w wyborach parlamentarnych musimy być bardziej precyzyjni i tam musimy zrobić to rzeczywiście tak, jak należy, czyli koordynator musi praktycznie tylko i wyłącznie synchronizować i sprawdzać wyniki. Tutaj było trudniej oszukać niż w wyborach parlamentarnych. Naprawdę trudniej, no bo to są tylko dwa wyniki były w drugiej turze do oszukania. W parlamentarnych będzie dużo, dużo więcej i rola koordynatorów będzie dużo większa. Będzie musiał po prostu wziąć kalkulator, sprawdzić na fotografii, podsumować. My się też uczymy, między pierwszą a drugą turą były 2 tygodnie, program został poważnie zmodyfikowany, doszły nowe szczegóły. Teraz do liczb. O co chodzi z tymi cichymi bohaterami? Proszę Państwa, na forum było 3,5 tysiąca zgłoszonych tylko chętnych. Natomiast w pierwszy dzień wyborów na się policzymy zgłosiło się 5500 ludzi.
do końca tygodnia tego pierwszego wyborczego było już 5600 ludzi, czyli dużo więcej, z czego samych pilnujących była połowa. Reszta się zgłosiła po to tylko, żeby sprawdzać, patrzeć, albo zaczęła, a nie skończyła zadania. To jest odsetek dosyć duży, 40-45% po prostu osób zgłosiło się na poważnie. Reszta się zgłosiło po to tylko, żeby zobaczyć, zajrzeć, co się tam dzieje. Była taka możliwość, bo każdy, który był zarejestrowany, miał wgląd w wyniki, więc mógł śledzić wszystko na bieżąco. Wyniki wpisało niewiele, bo wpisało tylko 1500 osób z tych 5600. Wpisało wyniki, jeżeli chodzi o wolontariuszy, bo koordynatorzy wpisali dużo więcej. Dla porównania, w drugiej turze już było użytkowników 6100, właściwie 6200, czyli 700 więcej, ale wyników wpisano tylko, wolontariusze wpisali tylko 1090 wyników. To znaczy, że na fali tej euforii, która w telewizji ogłoszono, Duda wygrał, po prostu stwierdzili, okej, dobrze, zostawiamy to wszystko. Tak jak teraz jest to jeszcze wybaczalne. I chociaż ja drżałem przez 3 tygodnie, tak naprawdę drżałem, bo to mogło się w każdej chwili zmienić. Mogło PKW powiedzieć, a jednak sorry, ułamek procenta w drugą stronę. I co nam zrobicie? Nic nam nie zrobicie. To się mogło zmienić, a w parlamentarnych musimy tego naprawdę bardzo mocno przypilnować, dlatego będzie nacisk na to, żeby te struktury były. Będzie nacisk też na bezpośredni kontakt między koordynatorami a wolontariuszami i będzie też nacisk na to, żeby ta struktura koordynator okręgowy i powiatowy była zachowana. Czyli okręgowi pilnują powiatowi, powiatowi pilnują wolontariuszy i jest odzew w jedną i w drugą stronę. To jest bardzo ważne, dlatego że rolą koordynatora nie jest tylko zebranie wyników, ale zachęcenie ludzi, żeby to zrobili. Tak jak słyszeliście, 5600 użytkowników, z czego pilnujących 2400, z czego wpisało 1500 wyniki. Czyli 1000 osób się zarejestrowało, że będą, zadeklarowali się, że będą pilnować i nie wpisali wyników. Czyli trzeba było ich tylko zachęcić. Trzeba było zadzwonić, powiedzieć, nie mam stąd jeszcze wyników. Człowieku, zrób coś. Bardzo cię proszę. Co ci szkodzi? Idź rano, idź w poniedziałek, idź we wtorek, wpisz. To jest bardzo ważne. Wbrew pozorom, ja też coś powiem teraz bardzo ciekawego, bo tutaj no, były ataki na serwer, było takie snifowanie, czyli takie sprawdzanie odporności z zewnątrz. Oczywiście my pozwoliliśmy, żeby tam sobie poszperał tam, gdzie może, a dalej nie wpuściliśmy w ogóle. No i ustawiliśmy system pod to, żeby była taka zapora. Nie było ataku w dniu wyborów w drugiej turze informatycznego. Już kończę. W drugiej turze nie było ataku informatycznego, ale my spodziewamy się cały czas jakiegoś ataku. Powiem Państwu tak, bardzo szybko pewne informacje. 700 osób wpisało, 750 osób wpisało tylko jeden wynik. Natomiast mamy ponad 300 osób, które wpisały powyżej 4 wyników. Czyli były takie akcje, że ktoś wychodził, obchodził miasto, obchodził gminę, wsiadał na motocykl, wsiadał do samochodu, objeżdżał wszystkie okoliczne miejscowości, wracał i wpisywał. Co jest jeszcze ważne? Pozornie to, ostatnie zdanie, pozornie to, że były opóźnienia, że ludzie zrobili fotografię w poniedziałek, wtorek albo wpisywali dopiero w poniedziałek, wtorek, to była nasza wartość dodana, dlatego że druga strona, nasz przeciwnik, nie wiedział, czy fotografie są zrobione, czy nie. Ja osobiście miałem taki przypadek, że w trakcie, kiedy robiłem fotografię, podjechał obcy człowiek, bo ja mieszkam na osiedlu takim, gdzie się wszyscy znamy, bo chodziliśmy do tej samej szkoły, podjechał obcy człowiek samochodem, tylko rzucił okiem, że ktoś robi fotografię i pojechał dalej, o 2 w nocy. Więc było to sprawdzane, było to macane, nie można było tego zrobić na dużą skalę. Po drugiej stronie też siedzą głowy, które mogą to zrobić. My rozciągnęliśmy ich siły, rozciągnęliśmy front do takiego stopnia, że efekt mamy taki, że tam pan Andrzej Duda siedzi i mam nadzieję, że patrzy nam w okna i cieszy się z tego powodu, że jesteś po tej stronie. Dziękuję bardzo. Jeszcze jedna ważna sprawa, ponieważ równolegle z forum powstały 2 czy 3 strony równolegle, takie właśnie konkurencyjne. Ja się nie zgodziłem na to, żeby forum była czwartą stroną informacyjną, ale jednak wracamy do tego i będzie tak, że na forum, na pierwszej stronie będą bieżące aktualne informacje, tak żeby ktoś się nie rozpraszał. My wiemy, że mamy dużo ludzi takich, którzy tylko na to forum będą zaglądać do internetu i tylko na wiadomości. Więc chcemy tak, żeby było wszystko w jednym miejscu. Stamtąd oczywiście będą linki do pozostałych portali,
ale tutaj będzie zrobione w taki sposób, że te największe aktualności, najważniejsze aktualności będą od razu na dzień dobry rzucać się w oczy. To oczywiście ruch kontroli. Dziękujemy bardzo Piotrowi. Ja tylko jeszcze tak ad vocem sobie pozwolę, że uruchomiliśmy też szereg alternatywnych możliwości wprowadzania wyników do systemu. Tutaj Piotr nie wspomniał o tym, a to bardzo ważne. Otóż zaczytaliśmy do systemu wszystkie wyniki z tych arkuszy excelowych, które tu i ówdzie się pojawiały. Również otworzyliśmy możliwość przesyłania tylko i wyłącznie zdjęć na adres sekretariat i wyniki z tych zdjęć, zdjęcia były wiarygodne, zostały przez osoby do tego desygnowane, wprowadzone do systemu. Także to tytułem jeszcze uzupełnienia tych takich alternatywnych metod zasilania systemu się policzymy wiarygodnymi wynikami. Dziękuję bardzo. Może jeszcze w dyskusji do systemu i do narzędzi informatycznych wspierających ruch kontroli wyborów wrócimy. Teraz bardzo bym chciała poprosić pana Wojciecha Rawskiego. Ponieważ, szanowni państwo, ruch kontroli wyborów został również zasilony działaniami ze strony Polonii naszej i to jest też taki ewenement i to też świadczy o takim niezwykłej roli ruchu kontroli wyborów i takim historycznym jego wymiarze, że po prostu ruch obywatelski całej Polski zamieszkałej na terenie Polski i wszystkich Polaków zamieszkałych poza granicami Polski wyraziło wolę i chęć przeprowadzenia uczciwych wyborów. Wolę i chęć tego, aby każdy głos każdego polskiego obywatela był uczciwie policzony. Wojtku, prosimy, co słychać? Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Krótkie podsumowanie tego, co udało się dokonać w ramach ruchu kontroli wyborów w komisjach zagranicznych. Garść statystyk dotycząca pierwszej tury, dotycząca drugiej tury. 229 komisji w 89 krajach, do tego dwa statki morskie, które regionalnie podchodzą pod Okręgową Komisję Wyborczą w Gdańsku. W pierwszej turze ponad 196 tysięcy osób uprawnionych do głosowania. Głosów ważnych ogólnie było 164 tysiące, głosów nieważnych 1270. Frekwencja za granicą w pierwszej turze 84,5%. Wydaje się, że to jest dosyć duża frekwencja, natomiast inaczej jest liczona frekwencja za granicą, inaczej jest liczona frekwencja w Polsce. To znaczy osoby uprawnione do głosowania zgłaszają się bezpośrednio do konsulów, do konsulatów i w ten sposób traktujemy je jako osoby uprawnione do głosowania. W związku z tym te 84% wydaje się, że jest liczbą dużą, natomiast no, pokazuje, że te 15% osób, które się zadeklarowały, nie zagłosowały. Być może, że przyczyny są różne tego, o czym będzie dalej. 134 osoby były zgłaszane do 76 komisji. Z podziałem, tak jak tutaj państwo widzicie, przede wszystkim Komitet Wyborczy Grzegorza Brauna. 74 osoby, 39 od Kukiza, 14 od Kowalskiego i 7, tutaj się pomyliłem, 7 z Komitetu Wyborczego Wilka. 9 osób nie dostało się do komisji, bądź zrezygnowało, bądź nie zarejestrowało się po prostu w ramach obowiązków, które ciążą za granicą na osobach, które chcą być członkami komisji. Także suma summarum w pierwszej turze było 125 osób w 72 komisjach w 20 krajach. Fenomenem są trzy komisje w Paryżu, w Aarhus, w Danii i w Brukseli, gdzie udało się do składu komisji ulokować 4 przedstawicieli z tych komitetów, o których mówiłem. Dodatkowo wiem, że jeszcze w tych komisjach były osoby z PiS-u, więc pełen skład to był taki. To są trzy przykłady takich komisji, gdzie udało się ulokować wszystkie możliwe osoby. Z
Pięciu osób nie udało mi się w żaden sposób ulokować z tego względu, że zakres upoważnień no, był właśnie taki ograniczony. To znaczy nie miałem upoważnień na dane terytorium, gdzie byli kandydaci, ale to tylko pięć osób. Poniżej wymieniona jest lista krajów, w których mieliśmy członków komisji. Jeśli chodzi o mężów zaufania, wystawiłem dla 90 wystawiłem 90 zaświadczeń, niektóre były podwójne z tego względu, że były komisje takie sąsiadujące i wypadało. Warto było właśnie te osoby ulokować i w jednej i w drugiej komisji. To były 43 komisje w 15 krajach, między innymi tak odległy nam kraj jak na przykład Zjednoczone Emiraty Arabskie. Łącznie w pierwszej turze w 80 komisjach w 22 krajach, gdzie byli przedstawiciele ruchu kontroli wyborów, w tych komisjach uprawnionych było do głosowania 135 tysięcy, więc to co mówiła wcześniej Hania, to jest 69% ogółu osób uprawnionych za granicą. Także o ile ilościowo wygląda to może, czy nie wiem, czy 80 na 229 komisji wygląda to raczej ubogo. Natomiast jeśli chodzi o liczbę osób, odsetek uprawnionych, wygląda to moim zdaniem bardzo, bardzo dobrze. Poniżej są wyniki poszczególnych komisji z pierwszej tury. Oczywiście to są komisje tak zwane nasze, prawda? Tam, gdzie były osoby od nas zgłoszone. I tu bezsprzecznym liderem był Kukiz 40%, Duda na poziomie 22% i Komorowski 21,5%. Jeśli chodzi o statystyki dotyczące również pierwszej tury systemu się policzymy. Obserwowanych było 110 komisji. Wyników wprowadzono do 78 komisji, zdjęć bądź plików 192 pliki. Poniżej są przedstawione kraje, również z takim podziałem, gdzie ile było wyników, ile komisji, ile było zdjęć i skąd były dane, bo to jest w nawiązaniu właśnie do tego, co Piotr mówił. Nie udało mi się przekonać ludzi do tego, żeby sami wpisywali wyniki. Tego nie udało mi się. Już tłumaczę, z czego to trochę wynikało. Różnica czasowa i głosowanie na przykład w Kanadzie, głosowanie w Stanach Zjednoczonych, które miało miejsce dzień wcześniej, przed naszymi wyborami. System był zablokowany, prawda? Cisza wyborcza, nie można było pewnych rzeczy wprowadzać. I ludzie, którzy przychodząc do domów po pracy w komisji chcieli wprowadzić, no nie mogli. Siłą rzeczy odkładali to na później, natomiast ja z ludźmi byłem umówiony w ten sposób, żeby po prostu w ramach zwolnienia ich niejako z obowiązku, ten obowiązek przejąłem na siebie i w związku z czym ja wprowadzałem te wyniki i w większości przypadków, nie liczyłem szczerze powiedziawszy ile przypadków tak było, ale sądzę, że to około 90% przypadków tych wprowadzonych danych to były dane wprowadzone przeze mnie. Również uzupełniałem wyniki na się policzymy, korzystając ze stron internetowych konsulatów, bo konsulaty niektóre bardzo fajnie do tego podchodziły, w miarę szybko przekazywały informacje i to nie tylko same wyniki dotyczące głosowania, ale również zamieszczały skany tych dokumentów i to było bardzo ważne i to też był dokument wiążący. Druga tura, co jest bardzo ciekawe i dziwne, być może statystycy to wyjaśnią. Uprawnionych było 257 tysięcy. To jest wzrost o 31% w porównaniu do pierwszej tury. Głosów ważnych było 158, więc tutaj jest spadek w porównaniu do pierwszej tury o 3,5%. Głosów nieważnych dwukrotny wzrost do procent i do 1,40%. I tutaj bardzo jest dziwny. Może nie dziwny, bo za chwileczkę to wyjaśnię. Frekwencja, tak jak mówiłem, w pierwszej turze 84,4%, w drugiej turze 62,5%. Z czego to wynika? Ano głosowanie korespondencyjne. Brak czasu na dostarczenie pakietów korespondencyjnych z jednej strony z konsulatu do wyborcy i z drugiej strony od wyborcy do konsulatu. Statystycznie jeszcze powiem, że z tych 125 osób, które mieliśmy w pierwszej turze w komisjach, 5 osób zrezygnowało z pracy w komisji z różnych przyczyn. Część tych przyczyn to były po prostu zmęczenie albo fakt, że organizacja pracy w komisjach była fatalna. Na przykład to miało miejsce w Londynie. Dwie osoby zostały odwołane przez konsulów. Pani Joanna z Coventry i pani Lidia z Toronto. Tak.
W kilku przypadkach uzupełniono składy komisji ludźmi od nas. To byli dawni mężowie zaufania albo osoby, które się zgłaszały do nas, bo wiadomo, że kilka dni przed drugą turą wyborów, w zasadzie to w piątek chyba było, było oficjalne zezwolenie Państwowej Komisji Wyborczej na to, żeby uzupełnić składy komisji maksymalnie nawet do 10 osób. Przypominam, za granicą komisje są bardzo ograniczone, jeśli chodzi o liczebność osób. Jest to od 4 do 6 osób plus przedstawiciel konsula. W 69 komisjach było oficjalnie zgłoszonych 18 mężów zaufania. W drugiej turze nawiązaliśmy bliższą jeszcze współpracę, jeśli chodzi o Komitet Wyborczy Andrzeja Dudy. Tam przekazaliśmy mężów zaufania z pierwszej tury. Przekazaliśmy oczywiście za zgodą tych osób. Każda osoba musiała wyrazić zgodę na to, żeby przekazać ich dane do Komitetu Wyborczego Dudy. Z otrzymanych informacji z Komitetu Andrzeja Dudy wynika, że wystawiono 75 zaświadczeń dla 59 osób. Niektóre osoby miały podwójne zaświadczenia do różnych komisji. W 40 komisjach w 15 krajach. Łącznie w 85 komisjach, to jest podsumowanie drugiej tury, w 24 krajach byli nasi przedstawiciele. To procentowo wygląda na to, że to około 64-65% osób, które głosowały. I tutaj zwracam uwagę na bardzo istotny element, ten procent zwrotności pakietów korespondencyjnych. 1/3 osób, które chciały zagłosować korespondencyjnie za granicą, po prostu nie zagłosowała. Przyczyny, tak jak mówiłem. Statystyki dotyczące drugiej tury. Myślę, że ta prezentacja będzie dostępna dla wszystkich, także to zachęcam do tego. Jeszcze jedna rzecz, którą wprowadziłem sam w drugiej turze, że chodziło mi o to, żeby jak najszybciej uzyskiwać wyniki. Poprosiłem osoby z komisji, żeby nawet na etapie jeszcze nieoficjalnych protokołów, żeby te osoby przesyłały mi te informacje, które są wymagane, te dane, które są wymagane w systemie Się Policzymy, SMS-em. I to było dobre, natomiast niestety później te osoby nie dopełniły, nie mówię, że wszystkie, ale większość osób nie dopełniła obowiązku przesłania jeszcze skanów. Także w wielu miejscach w tym systemie są informacje o wynikach, natomiast nie ma załączonych zdjęć. Nie wiem, czy mogę sobie jeszcze pozwolić na główne problemy. To na pewno będą panie mówiły, jeśli chodzi o pojawiające się problemy. Prezentacja będzie dostępna, również raport jest dostępny pod linkiem. Co dalej, to mam nadzieję, że też zapisuje się na głos na forum i będziemy rozmawiać o tym i dyskutować o tym. Także dziękuję Państwu serdecznie za uwagę. Dziękujemy, to był bardzo ważny aspekt i jeszcze tak ad vocem, wczoraj miało miejsce bardzo ważne wydarzenie i na pewno warto by Hania o tym powiedziała. Proszę Państwa, wczoraj miało miejsce, Wojtku nie odchodź jeszcze, bo Ciebie to bezpośrednio dotyczy. Wczoraj miałam przyjemność przedstawić raport dla Polonii i złożyć go na ręce obradującej konferencji, zresztą dzisiaj jest drugi dzień obrad, Światowej Rady Badań nad Polonią. Ta konferencja wczoraj i dzisiaj odbywa się na UKSW. Został wygłoszony skrót tego raportu, który przedstawił Wojtek i na ręce prezesa Światowej Rady Badań nad Polonią złożyłam 13 stron raportu, usuwając najbardziej tam wrażliwe dane, tak, ażeby one były jakby w naszej dostępności li tylko. I chcę przekazać od tej konferencji podziękowania dla RKW. Dostaliście Państwo gigantyczne brawa jako ruch. Natomiast Wojtku, symbolicznie zaproszenie i program z wczorajszego dnia z podziękowaniem, bo kiedy usłyszeli, że właściwie byłeś jednoosobową niemal instytucją, która objęła 69% ludzi i jeszcze obroniła całą masę głosów. Zresztą byli zdruzgotani informacją o wyrzuceniu do śmieci 9222 głosów, tak? To właśnie ze względu na niewładność konsulatów i ambasad. Obecny był zresztą przedstawiciel MSZ-u. Fizjonomiści zakodowali dobrze twarze, które już podpadły po wczorajszym wystąpieniu. Także nazwiska tak ogólnie dostępne, natomiast my się tym oczywiście nie przejmujemy. Podchodziła masa osób potem, mam plik wizytówek, wszystko to skrzętnie przekażę na ręce koordynatora spraw Polonii. Także dziękuję bardzo, ale naprawdę zostaliśmy wczoraj poważnie docenieni. To jeszcze jedną ciekawostkę chciałem Państwu powiedzieć, że zgłaszając te osoby i do komisji i na mężów zaufania, wydrukowałem 10 stron papieru.
Tylko i wyłącznie. Wszystko elektronicznie. Za granicą to się daje. Dziękuję. Dziękuję bardzo. W szczególności dziękuję za przestrzeganie reżimów czasowych. Zapraszam Krystynę Łazor. Nasze wsparcie w ewidencji fałszerstw wyborczych, nasze wsparcie w punktowaniu nieprawidłowości Państwowej Komisji Wyborczej to jest, proszę Państwa, prawdziwy postrach Państwowej Komisji Wyborczej i tej, co była, i tej, co jest. Na liście głównej spisu wyborców mamy 12 osób, 12 wyborców dopisanych z adresem zamieszkania, adresem Obwodowej Komisji Wyborczej, tak? Tak. I to jest na liście żółtej, czyli dopisanej. Głosującej na zaświadczenia. To są listy żółte. Jest dopisanych 22 osoby. Kogo konkretnie, kto w urzędzie odpowiada za przygotowanie spisów wyborców? Proszę komisarza pytać. To znaczy, może pani podać nazwisko? U nas, proszę, Zbigniew Późniak. Jeżeli taka zaistnieje przestępstwo na miejscu, stwierdzimy, że pozostaje popełnione, wszelkie czynności zostaną wykonane. Tak, no może my poprosimy pana przewodniczącego komisji, który potwierdzi ten fakt, dobrze? Komisarz danego urzędu będzie na miejscu wszelkie czynności wykonywał. To znaczy pan nie przyjmuje ode mnie zawiadomienia w tym momencie? Ja przyjąłem informację, sporządzona zostanie z tego dokumentacja, natomiast panią pouczam, aby udać się na Państwo z urzędu nie podejmą postępowania? Nasze czynności z naszej strony zostaną wykonane. Chodzi o spisy wyborców? Proszę, panie, proszę rozmawiać z naczelnikiem delegatury Biura Administracji Spraw Obywatelskich. Ja chciałam odpowiada, zapytać. Odpowiada za spisy wyborców, odpowiada naczelnik delegatury rozumiem. I spraw obywatelskich. Pan Kuźmiuk podesłał mnie do pani. Wszystkie spisy faktycznie są przygotowane na podstawie kodeksu wyborczego i dwóch rozporządzeń w sprawie spisu i rejestru wyborców. Natomiast całe wytłumaczenie co do tego, czy są prawidłowo, czy nie, ja udzielę Państwowej Komisji Wyborczej, jeżeli mnie o to zapyta. Ale to jest wszystko, nie, to jest wszystko, co miałam do powiedzenia. Chciałam Państwu powiedzieć, że to nie był film z cyklu właśnie Leci kabarecik. Ja Państwu, kto nie zna szczegółów, ja wyjaśnię, o co chodzi, bo jest to jedna z nieprawidłowości oczywiście prawnych. Chodzi o to, że w Warszawie, szczególnie w Śródmieściu, w spisach wyborców, które trafiły do komisji wyborczych, okręgowych komisji wyborców, znaleźli się wyborcy, którzy mieli wpisany w rubryce adres zamieszkania adres okręgowej komisji wyborczej, tak? Obwodowej komisji wyborczej, czyli no, że są to osoby, które mieszkają w szkołach, Pałac Kultury, Plac Defilad, no, budynki użyteczności publicznej, tak? I miały wpisane w spisach wyborców adres zamieszkania właśnie tych budynków. Tutaj jest pan Paweł Zdun, koordynator ze Śródmieścia. No, miał szczególnie, że tak powiem, dużo pracy z tym związanej, ale sygnał dotarł do nas rano i postanowiliśmy rzeczywiście tę sprawę zbadać dokładnie. Czyli początek filmu to jest jedna z komisji, jedna z wielu komisji właśnie w Śródmieściu, gdzie takie przypadki miały miejsce. Szczegółowo wyjaśnił to przewodniczący tej komisji obwodowej. Ja próbowałam złożyć doniesienie na policję o możliwości popełnienia przestępstwa, bo de facto jest to przestępstwo, jeżeli w spisie wyborców podajemy nieprawdziwą informację, bo de facto ci wyborcy tam nie mieszkają. No to jest to przestępstwo wyborcze, jest to fałszowanie dokumentu wyborczego. Policjant, to był naczelnik z komendy, bo policjantka, która pierwotnie przyszła, uciekła, nie chciała w ogóle z nami rozmawiać, wezwała naczelnika, to był naczelnik w mundurze. Potem próbowaliśmy to wyjaśnić właśnie u koordynatora, u pełnomocnika Krajowego Biura Wyborczego w dzielnicy. Jak widzicie Państwo, też uciekał. Twierdził, że to nie on odpowiada. No w ogóle to było kuriozalne. Ja złożyłam również w niedzielę wieczorem, bo to jest nagranie gdzieś tak z południa. Ja złożyłam w niedzielę wieczorem pismo do PKW. Właśnie sprawa była poruszona również na konferencji prasowej. Tam była kolejna kuriozalna odpowiedź.
że tak jest zwyczajowo przyjęte, bo o co chodziło? Nikt z urzędników nie był w stanie podać mi podstawy prawnej, która upoważniała do takiej czynności. PKW, w PKW Tuchania usłyszała odpowiedź, że tak jest przyjęte zwyczajowo. No proszę Państwa, od kiedy urzędnik czy funkcjonariusz publiczny działa zwyczajowo bez podstawy prawnej? No ja, to jest no, jeden z wielu przypadków, ten został ujawniony. Ja zgłosiłam sprawę również do Komendy Stołecznej. Myślę, że oczywiście to idzie w kierunku tego, żeby to zamieść. No ja będę robić, co będziemy robić, co można, żeby tego nie zamieść pod dywan, ale taka możliwość też jest. I teraz płynnie przejdę może już właśnie do innych nieprawidłowości, bo jest to jedna z poważnych nieprawidłowości, która no, może mieć wpływ, bo jest to bałagan, jest po prostu bałagan. Jeszcze powiem, że gdzieś w którejś komisji, również w Warszawie, była taka historia, że do komisji trafiła kserokopia spisu wyborców, czyli w ogóle nikt nie podpisał. Te spisy są tworzone przez urzędników gminnych. Pełnomocnicy wyborczy nie kontrolują tych spisów. Ten film i to nagranie pokazało, że pan pełnomocnik wyborczy nie kontrolował, w ogóle nie wiedział, co jest i unikał jakiejkolwiek odpowiedzialności, a on powinien po urzędniku, który przygotował ten spis, powinien sprawdzić i potwierdzić wszystko w porządku. Nikt nie kontroluje, nie ma kontroli, wobec tego jest wiele możliwości robienia różnych dziwnych rzeczy w spisach wyborców, łącznie z tym, że w innej komisji właśnie była taka historia, że był spis wyborców bez żadnej pieczątki. Nikogo nie było odpowiedzialnego za przygotowanie spisu wyborców. Wobec tego można tam umieścić wszystko i nikt za to nie odpowiada. Ja chciałam Państwu zwrócić uwagę, że są to ogromne nieprawidłowości. No, skalę tego zjawiska no, trudno nam jest ocenić w tej chwili, ale ono jest. Jego w ogóle nie powinno być. Więc jeżeli wystąpiło w Śródmieściu w kilku albo w kilkunastu komisjach, to oczywiście wystąpiło również w Warszawie. O to może występować również w całej Polsce. To daje możliwości no, zwyczajnie fałszowania. Tłumaczono nam, że to są osoby bezdomne. Po pierwsze to osoby, które przychodziły z adresem zamieszkania w komisji, no, nie wyglądały na takich typowych bezdomnych, których znamy. Tak nie wyglądały. To były osoby młode. Mogą to być również osoby, które no, na przykład pracują, pochodzą z innych rejonów Polski, a pracują albo studiują w Warszawie, nie chcą ujawniać adresu, bo są niezameldowane. Ale w takiej sytuacji te osoby mają dowody osobiste i mają adres, jakiś adres wpisany w dowodzie albo są gdzieś na stałe zameldowane. I taki adres powinien być również, więc to jest absolutnie niezgodne z przepisami i prawa budowlanego, bo prawo budowlane nie zezwala na zamieszkiwanie w obiektach użyteczności publicznej, po prostu nie zezwala. I ja sprawdzałam jeszcze przepisy o opiece społecznej. Jak ktoś jest faktycznie bezdomny, a ubiega się o pomoc społeczną, to musi być przypisany do jakiejś gminy i nawet jeżeli był gdzieś zameldowany 15-20 lat temu, to tam się zgłasza. Więc to nie jest tak, że zupełnie już nic nie można z tym adresem zrobić. Teraz przejdę jakby do grup takich nieprawidłowości. To, o czym zaczęliśmy, jest, ja zakwalifikowałam do takiej grupy no nieprzestrzegania istniejących procedur i przepisów. Bo to jest ewidentnie nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów, nieprzestrzeganie procedur, brak bezpieczeństwa. To jest w kategorii spisu wyborców, ale to nieprzestrzeganie prawa czy procedur odbywa się również w pracy komisji podczas liczenia głosów. Po prostu są wytyczne PKW, jasno mówiące co, jak należy wykonywać. Okazało się, że w wielu komisjach, do których trafili członkowie ruchu kontroli wyborów, dostawaliśmy sygnały, że tam w tych komisjach są ludzie, którzy są od wielu lat, od 20-25 weterani, którzy w ogóle nie czytają wytycznych. Oni po prostu zwyczajowo działają i procedury są dla nich nowością. Nigdy, może kiedyś czytali, ale na pewno nie ostatnio. Natomiast nasi wolontariusze rzeczywiście podeszli do sprawy uczciwie i rzetelnie. Każdy przede wszystkim przeczytał wytyczne PKW, zapoznał się z naszymi materiałami szkoleniowymi i rzeczywiście my byliśmy bardziej biegli w tych szczegółach.
Jeżeli chodzi i również nieprzestrzeganie procedur, to może nie na poziomie Komisji Obwodowej, ale już na poziomach wyższych, czyli Państwowej Komisji Wyborczej i Komisji Okręgowych. Ja byłam mężem zaufania przy PKW, pytałam o różne sprawy, o różne jak właśnie procedury, przestrzeganie, działanie. No, chcę powiedzieć, że moim zdaniem nie ma żadnej kontroli nad drukowaniem kart do głosowania. Jest z tego, co zorientowałam się podczas właśnie tej mojej funkcji męża zaufania, jest rzeczywiście zlecane drukowanie. Ono się odbywa prawdopodobnie w jakiejś centralnej drukarni. Nie dopuszczono mnie w ogóle do tego. Ja nie mogłam zaobserwować, jak to wygląda, jak jest kontrolowane. Nie wiem, czy w ogóle ktoś z tych komisarzy wyborczych chodzi i sprawdza i pilnuje te drukarnie. Ja wiem o przypadku, że w jednej komisji okręgowej zaginęło 1700 kart bodajże, albo 1400. No tak dowiedziałam się po prostu będąc tam, jak przyjmowali papiery, starali się to, jakby nie chcieli mi wyjaśnić tego dokładniej, nie wyjaśnili mi, ale no ja dopytywałam oczywiście i nie wiadomo w zasadzie, jaka jest przyczyna, to było w pierwszej turze, jaka jest przyczyna zaginięcia tych kart. Różne przyczyny podają. Ostatnia przyczyna była taka, że po prostu jak odbierali paczki z kartami w komisji okręgowej, to nie sprawdzili, nie policzyli. Więc wiecie Państwo, no naprawdę, to jest kategoria procedury, które są, a które nie są stosowane. Druga kategoria, którą ja bym w tych nieprawidłowościach wskazała, to jest procedury, których nie ma, ale są łatwe do wprowadzenia wyłącznie wytycznymi Państwowej Komisji Wyborczej, czyli uchwałami Państwowej Komisji Wyborczej. Ja bym w tej kategorii umieściła no, takie podstawowe działania jak obowiązek wywieszania skanów protokołów, bo mamy teraz taką oto sytuację, że owszem, jest informacja, że się należy wywieszać protokoły papierowe w lokalu wyborczym. Natomiast co się dzieje? No bardzo często po 24 godzinach, po 48 godzinach te protokoły są zrywane. I już nie ma możliwości zrobienia zdjęcia, sprawdzenia. To było wiele sygnałów. Ja zresztą też pamiętam, jak wcześniej w wyborach sprawdzałam, że tak się to odbywa. Ja musiałam protokoły papierowe na przykład po tygodniu musiałam odzyskiwać gdzieś z jakiejś szafy u ochroniarza, pognieciony. Dobrze, że miałam też oczywiście komisję, gdzie były już w śmieciach, już było nie do odzyskania, ale po prostu wyjmowałam jakieś takie, no jak śmieci protokoły i robiłam z nich zdjęcia. Więc trzeba na pewno wprowadzić taką zasadę, że protokoły papierowe wiszą minimum 2 tygodnie w lokalu wyborczym, a są również skanowane i zamieszczane w internecie, na stronie internetowej PKW i każdy, kto ma ochotę, wchodzi sobie do protokołu dowolnej komisji. Ja jestem w Warszawie, ale mam ochotę sprawdzić komisję w Gdańsku czy gdziekolwiek, w jakiejś małej miejscowości, to mogę to zrobić. PKW się broni przed tym. My oczywiście będziemy ze swojej strony robić, co można, żeby tak było. Na pewno nie ustąpimy, będziemy się tego domagać, bo jest to prosta rzecz do wprowadzenia, naprawdę wymaga wyłącznie dobrej woli Państwowej Komisji Wyborczej. Druga możliwość jakby zapobieżenia fałszowania wyborom to jest wprowadzenie takiej zasady, że karty są drukami ścisłego zarachowania. To jest w zasadzie metoda bezkosztowa, bo oczywiście są takie pomysły w zmianach kodeksu wyborczego, ja nie pamiętam, chyba PiS to wprowadził, żeby na kartach do głosowania były takie hologramy. No to jest bardziej kosztowne. A po co? Kiedy naprawdę wystarczy wprowadzić, że drukuje się, na przykład mamy w wyborach uprawnionych do głosowania 30 milionów, wiadomo, że nie wszyscy przychodzą głosować, więc wystarczy wydrukować, drukuje się 90%, czyli 27 milionów kart, no wystarczy wydrukować karty od numeru od 1 do 27 milionów. I mało tego, jeżeli w okręgu wrocławskim, ja nie pamiętam ilu tam jest uprawnionych do głosowania, ale jest pewnie koło miliona albo więcej, no to tyle daje się od numeru od 1 do milion, czy tam do 2 miliony. I ma okręg wrocławski. Ten okręg z kolei dzieli te karty na poszczególne obwody. I wiadomo będzie również, że w określonej komisji obwodowej są
karty z numerami w zakresie. Jeżeli w urnie znajdzie się karta z innym, jakby z numerem spoza zakresu, to została dorzucona i ją po prostu trzeba wyjąć. Wiecie Państwo, no ja dyskutowałam oczywiście, jak tam byłam podczas moich rozmów z panami sędziami. No jako przykład, naprawdę, że jest to nie mało, jakby mało generujące koszty. To nie jest duży koszt, żeby najpierw puścić przez maszynę drukarską taką jakby kartę, która ma te nazwiska i wszystko inne, a potem przez drugą maszynę, która będzie nadawać kolejny numer. No wyjęłam po prostu z kieszeni bilet autobusowy i pokazałam za 3,40. Każdy bilet autobusowy jest drukiem ścisłego zarachowania. No, więc ja, że tak powiem... Nie, zasiałam, że tak powiem, taką potrzebę podczas rozmowy, natomiast jeszcze będę składać oczywiście oficjalne pisma, bo... No, dużo tej korespondencji, jak Hania powiedziała. Aha, przepraszam. Dobrze, to już tak będę się... Nie, to ja będę później. Ja jeszcze będzie na stronie, ja już będę tak kończyć, żeby jeszcze długo mogłabym mówić, proszę Państwa. Ja jeszcze w tej chwili porządkuję te dokumenty, które składałam do PKW. Będę jeszcze dokładać kolejne i niebawem na stronie internetowej ukaże się całe takie sprawozdanie i równocześnie no, taka szczegółowa lista zmian, które będziemy chcieli no, starać się wprowadzić. To tyle, bo naprawdę tego jest bardzo dużo. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. To jest też, proszę Państwa, jeden z przykładów takiego historycznej wręcz roli społecznego ruchu kontroli wyborów. Tak silne wsparcie prawne i tyle interwencji prawnych, obywatelskich odnośnie nieprawidłowości w przebiegu procesu wyborczego. Również takim niezwykłym zjawiskiem, jeśli chodzi o działania społecznego ruchu kontroli wyborów, są obserwatorzy międzynarodowi. Zwykle tą domeną zajmowały się partie polityczne, opozycyjne bądź nieopozycyjne, natomiast rzadko w skali Europy i świata tą sferą działalności zajmował się społeczny ruch. I w wypadku społecznego ruchu kontroli wyborów, podczas wyborów prezydenckich 2015 roku, po raz pierwszy takie zjawisko miało miejsce. Ja tutaj bym bardzo prosiła Jadwigę Chmielowską, dzięki której w ogóle mogliśmy mieć tych obserwatorów międzynarodowych, fizycznie, oraz Jacka Kazimierskiego, który wykonał mrówczą pracę i odpowiadał za cały projekt przyjazdu, rozliczenia, funkcjonowania i całą logistykę ulokowania obserwatorów międzynarodowych w całej Polsce. Bardzo serdecznie proszę o krótkie sprawozdanie z tej działalności. Chronologicznie wyglądało to w ten sposób, że mowa była o obserwatorach z OBWE. Wiadomo było, że nie przyjadą. Wtedy Irena Lasota, zresztą napisała tekst w Rzeczpospolitej, że obserwatorzy są konieczni i zaproponowała, że IDE, czyli organizacja, którą ona kieruje, może tę sprawę przeprowadzić w formie zaproszenia obserwatorów, którzy pracowali właśnie dla OBWE z różnych krajów. No niestety, może ze względów zdrowotnych, bardziej w to, że nie wierzyła, że w tak krótkim czasie jesteśmy w stanie przeprowadzić taką akcję, wycofała się, więc na polu walki zostaliśmy tylko my z Piotrem Chlebowiczem, czyli Wydział Wschodni Solidarności Walczącej. Myśmy zaczęli z Ireną to robić razem. No, udało się sprowadzić z wielu krajów. W pierwszej turze było to od Estonii do Gruzji. W drugiej turze doszły jeszcze inne kraje. I bo jak zgłaszali się nawet, to już zostali podciągnięci jak gdyby pod tą całą akcję, więc nawet tam osoba była z Kanady.
Zwróciliśmy się do organizacji różnych, nawet przez, nie wiadomo było właśnie, czy zdążymy z PKW dostać akredytację. Wszystko było zrobione na ostatnią chwilę, dosłownie w piątek, a w niedzielę było głosowanie, były odbierane akredytacje. I to było najtrudniejsze, czyli kwestia wiz, akredytacji, czyli tych spraw formalnych. Współpracowało z nami wiele podmiotów różnych w Polsce. Jedni organizowali konferencje, drudzy pomagali, prawda, w przygotowaniu wiz. No także udało się w drugiej turze było troszkę więcej osób. Właśnie kiedy nie wiedzieliśmy do końca, czy zdążymy załatwić akredytację z PKW, to zrodził się też pomysł dziennikarzy zagranicznych i przez kontakty Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, na przykład z dziennikarzami Ukrainy, udało się zainteresować Związek Zawodowy Dziennikarzy na Ukrainie. Oni po prostu przysłali swoich ludzi. Ciekawostką było to, że zostali tutaj w komisji, w którym Krzysztof Czuma był przewodniczącym, nie wpuszczeni, interweniowała policja. No fajnie się stało, ponieważ sprawa została nagłośniona, więc Piotr Chlebowicz głównie zajmował się kontaktami tam z poszczególnymi organizacjami czy osobami, które organizowały przyjazd. Bardzo ciekawe jest to, że wielu ludzi, którzy wsparło przyjazd i przyjechali, to były osoby bardzo znaczące w swoich krajach, czyli członek PKW na przykład Gruzji, czy tamtejszej PKW. Też osoby, które były w parlamentach w poprzednich kadencjach w swoich państwach, osoby, które były związane pracą sprzed kilku lat Organizacji Narodów Zjednoczonych, czyli nie były to jakieś przypadkowe osoby. Był na przykład z Litwy doradca Landsbergisa. Także no, wyglądało to dobrze, a jeszcze ciekawostka, że z Gruzji i z Ukrainy były osoby odznaczone kiedyś przez Lecha Kaczyńskiego orderem za zasługi również dla Rzeczpospolitej. Także oni jak gdyby spłacali dług dla Polaków, pomagając nam w kontroli. Co było ciekawe, że oni z jednej strony chcieli nauczyć się, jak to wygląda w państwach Unii, a z drugiej strony były to osoby, które wiedziały, w jaki sposób fałszowane wybory są w ich państwach, no bo to jednak w tych postsowieckich krajach wygląda to, powiedzmy, jakoś tam podobnie. No, ich przyjazd do kraju, myśmy załatwiali właśnie z Piotrem Chlebowiczem głównie, natomiast już w kraju obsługą, czyli kupnem biletów, całymi finansami zajmowała się STEC i warto podać, że całą finansową sprawę, nie? No to dobrze, to od czasu przylotów z wyjątkiem Śląska i Małopolski zajmował się już Jacek Kazimierski i jemu przekazuję. Witam Państwa. Rzeczywiście powierzono mi funkcję koordynacji logistycznej całego projektu w skali ogólnopolskiej. Mieliśmy na to bardzo mało czasu, jak już wspomniała Jadwiga, w bardzo trudnych okolicznościach to się odbywało, ponieważ tak naprawdę do końca nie wiedzieliśmy, kto przyjedzie, ile osób przyjedzie, z jakich krajów przyjadą i czym przyjadą. Dosłownie na dzień, dwa przed wyborami nie mieliśmy jeszcze pełnej listy obserwatorów. Nie mieliśmy jeszcze zgód PKW i MSZ-u, bo trzeba dodać, że kontrasygnata musiała być pana Grzegorza Schetyny dla wszystkich indywidualnie. Każdy musiał mieć również indywidualnie przekazaną akredytację w języku angielskim, w języku polskim.
Cały projekt oczywiście nie byłby możliwy do realizacji, gdyby nie było sponsora zarówno na pierwszą turę, a wtedy nie wiedzieliśmy, czy będziemy mieli środki na drugą. Mieliśmy środki tylko na pierwszą turę. Widocznie sponsorowi spodobała się nasza praca i sprawność, bo również przeznaczył środki na turę drugą i obsługiwaliśmy przy nieco skromniejszych środkach, ale przy takiej samej grupie obserwatorów i dziennikarzy także turę drugą. No, to było duże ryzyko, trzeba powiedzieć, no bo proszę Państwa, no żeby 60 osób w pierwszej i 60 w drugiej zakwaterować, kupić im bilety, kupić im karty SIM do telefonów i tak dalej, no to po prostu musieliśmy robić to z wyprzedzeniem. Hotele trzeba było przecież na 3 dni w zasadzie opłacić w całości. Musiała być pełna gwarancja, że te hotele zostaną wykorzystane. Podobnie zresztą jak wyżywienie, catering cały i tak dalej. Sale konferencyjne, szkolenia, bo o tym trzeba wspomnieć. Tutaj duża rola Hani i wielu osób, które przygotowały, przetłumaczyły na 2 języki, rosyjski i angielski, także obszerne materiały szkoleniowe, które były wysłane do tych kilku krajów, z których obserwatorzy do nas przyjeżdżali. Przy czym no, to celem tego projektu było oczywiście wykonanie określonej pracy w komisjach i stąd też cały ten łańcuszek różnych spraw do załatwiania przez zresztą sprawnie funkcjonującą niewielką strukturę, która nie miała czasu na zajmowanie się nie wiadomo czym, kłótnie i tak dalej, ponieważ nie mieliśmy czasu. To trzeba było dosłownie z godziny na godzinę podejmować decyzje i realizować ten projekt. On w zasadzie na początku, kiedy pan Józef Orzeł i Hania Dobrowolska poprosili mnie, żeby to skoordynować, szczerze mówiąc, długo się zastanawiałem, długo to znaczy, no nie wiem, 2-3 godziny, żeby podjąć decyzję, ponieważ no nie lubię podejmować się rzeczy, które są nierealne do zrealizowania, ale udało się. Udało się dzięki sprawności Jadwigi, Piotra, tym, którzy pomagali, tutaj wymieniłbym Michała Dworczyka, tym, którzy to zrobili. No wszyscy to robili, tak? To była naprawdę niewielka grupa osób i tutaj też wielkie słowa uznania dla tych, których tutaj nie ma, a tych, którzy wykonali bardzo mrówczą pracę, czyli mama i córka Zuzanna Stec i Ola Stec, która pracowała dosłownie 24 godziny na dobę. Proszę mi wierzyć, spaliśmy przez 5 tygodni po 3-4 godziny na dobę i już nie byliśmy w stanie tego projektu w pewnym momencie do końca kontrolować, ale wszystko szło zgodnie z mechanizmem, z systemem, który sobie stworzyliśmy i to jest tak naprawdę, muszę powiedzieć na koniec, taki know-how, który jest wart niesamowite pieniądze. Firmy, które robią tego typu projekty, potrzebują na to wielu miesięcy, zresztą nawet ta organizacja IDEA, pani Lasoty, o której wspomniała Jadwiga, no, zrezygnowała też dlatego, że tego typu projekty były przeprowadzane przez kilka miesięcy w innych krajach, tak? Więc naprawdę wielkie słowa uznania dla wszystkich, którzy w ten projekt się zaangażowali. I na koniec powiem, jesteśmy gotowi, ale nieco inaczej, zorganizować również przyjazd grupy międzynarodowych obserwatorów w dużo liczniejszym gronie. Sądzę, że w granicach 150 do 200 osób, pod warunkiem, że będziemy mieli finansowanie i pod warunkiem, że oczywiście stworzymy nieco inną strukturę, bo wtedy nie jest to już możliwe zrobienie w taki sposób, jak to było dotychczas, czyli właściwie jest centralna baza jakby warszawska, tam kilkanaście na pierwszej turze i kilka osób w drugiej turze było na Śląsku i tam bezpośrednio przyjechali i Małopolsce. Natomiast tak naprawdę no, nie jest możliwe, żeby przeszkolić, nie wiem, no, 150-200 osobową grupę w jednej sali w ciągu paru godzin. Czyli wtedy musielibyśmy to podzielić na regiony i tak dalej. Znaczy jest koncepcja, myślę, że byśmy sobie w stanie byli z tym poradzić. Ważne jest, żeby zaangażowało się trochę więcej osób, bo w tym skromnym gronie nie damy rady. Natomiast powiem tak, no, jesteśmy gotowi, te wybory kolejne będą bardzo, bardzo trudne, dużo trudniejsze do skontrolowania niż te, które mamy za sobą. Mam nadzieję, że również i ta skromna, ale jednak grupa istotna, która miała duży wpływ i to nie był tylko wpływ w postaci obecności, ale wpływ w postaci działania, gdzie tam się informowano przez telefon, że okej, no tu jest u mnie obserwator, być może przyjedzie też do ciebie.
bo generalnie idea była taka, że w komisji jest jeden lub dwóch obserwatorów. Tam, gdzie było dwóch, jak trzeba było reagować z tą ulicą Śląską w Warszawie, gdzie syn pana Czumy no, ewidentnie nie chciał puścić dziennikarzy, to przerzuciliśmy z Ursynowa jednego obserwatora, czy panią obserwator, bardzo taką zdecydowaną kobietę, która była już do końca w tej komisji. Również robiliśmy w ten sposób, że wysyłaliśmy grupy obserwatorów do różnych miejsc i mieliśmy dużo większą ilość komisji na liście, niż byliśmy w stanie obsadzić obserwatorami. I wtedy robiliśmy to tak, że jeździliśmy po wszystkich tych komisjach, ale oczywiście na koniec, do samego końca, do momentu liczenia głosów, wybieraliśmy te komisje najbardziej ryzykowne, tego komisje dużego ryzyka. Tyle. Naprawdę wszystkim bardzo serdecznie dziękuję, którzy mieli wpływ na to, co udało się realizować. Dziękuję. Tu trzeba jeszcze powiedzieć jedno zdanie, że do tej komisji nie trafiali przypadkowo, bo dostali dzięki naszym analitykom, znaczy dostaliśmy od Hani Dobrowolskiej tak zwane podejrzane czy zagrożone komisje, czy wysokiego ryzyka, no jakoś tam one były nazwane, więc uderzaliśmy w punkt. Druga rzecz, że oni byli wszyscy ci obserwatorzy zagraniczni przeszkoleni. Nawet ta część Śląsko-Małopolska była jak gdyby zdalnie szkolona, bo Hania w Warszawie szkoliła, myśmy to mieli możliwość oglądać skejpowo na Śląsku. Więc to było bardzo istotne. I w drugiej turze, właśnie w drugiej turze, żeśmy troszkę zmienili, ponieważ już nie były istotne komisje, które miały dużo głosów nieważnych. Istotne były te, które w ogóle wynikły w pierwszej turze, że tam dzieją się podejrzane rzeczy. Więc myśmy bardzo elastycznie dzięki temu właśnie sztabowi prowadzonemu tutaj w Warszawie przez Hankę i przez ekspertów, którzy analizowali, byliśmy w stanie po prostu mobilnie reagować. I jeszcze jedna rzecz jest, że w pierwszej turze siedzieli od początku do końca w niektórych komisjach, a w niektórych były takie lotne brygady, że w drugiej turze przykładowo na Śląsku trzech Gruzinów każdy obleciał od 15 do 20 komisji, a w najbardziej wrednej, której myśmy już wiedzieli, wredna, czyli taka, która nie miała członka komisji, tak zwanego niezależnego, czyli albo z PiS-u, albo z Kukiza, albo z Wilka Brauna, prawda? I tam w tej komisji on zapadł i liczył razem z nimi, był obserwatorem jak gdyby liczenia głosów też. I proszę sobie wyobrazić, że w tym mieście, które było bardzo zagrożone, Duda dostał ponad 50% głosów. I w tej komisji, w jednej z gmin, gdzie w jednej szkole były dwie komisje, w jednej był obserwator, nawet nie liczył tam głosów, ale był, pokazał się. Jest 50 parę %, a w drugiej komisji, w tej samej szkole jest 20 parę głosów. Czyli proszę Państwa, jak ważne jest to, żeby byli przygotowani w terenie koordynatorzy okręgowi i powiatowi, bo przecież ci ludzie przejmowali tych naszych obserwatorów zagranicznych i oni już bezpośrednio czuwali, musieli załatwić tą logistykę na miejscu, prawda, czyli samochody, więc proszę teraz przygotować się na październik, żeby jak największą liczbę osób pozyskać do współpracy, nawet na parę godzin, ale to jest bardzo ważne. Dziękuję bardzo wszystkim tym, głównie w terenie, którzy się włączyli. Tak. Ja tu właśnie chciałam jeszcze raz bardzo podziękować wszystkim opiekunom obserwatorów zagranicznych, którzy właśnie w terenie tych obserwatorów naszych odwozili z hotelu, z komisji do komisji i zapewniali im bezpieczny pobyt w Polsce i sprawność działania.
Wszystkie te nasze działania były oczywiście udokumentowane. Każdy obserwator złożył ankietę, wnioski, opis. Te rzeczy są jeszcze ciągle analizowane. Tutaj jest ogrom materiału informacyjnego. Parę tych wniosków niezwykłych spostrzeżeń Jadzia właśnie tutaj przedstawiła. To jeszcze raz pokazuje, jak niebagatelną rolę w prawidłowym przebiegu procesu wyborczego odegrał ruch kontroli wyborów we wszystkich jego aspektach i we wszystkich podejmowanych działaniach. Teraz mamy głos dla koordynatorów. I Hania, jeszcze dwa słowa właśnie wprowadzenia dla koordynatorów, to czego nie skończyła podczas rozpoczęcia, tytułem podsumowania, i oddajemy głos obserwatorom. Bardzo byśmy prosili obserwatorów o podchodzenie, koordynatorów o podchodzenie do mikrofonu tutaj, żeby usprawnić działania nasze. Proszę Państwa, jeszcze tytułem wstępu takie krótkie zestawienie, ponieważ pokazujące skalę Państwa działania i sumaryczne wnioski, jakie wypływają z tego, jaki teren Polski objęliście swoją aktywnością, objęliśmy. Na dzień 22 maja mamy 31 koordynatorów okręgowych na 51 okręgów, 190 koordynatorów powiatowych na 400 powiatów. Od tego czasu sytuacja jest dynamiczna. Wiemy, że kolejne osoby przystępują do pracy. Oznacza to, że w wersji optymistycznej okręgi kontroluje RKW 62% obszaru Polski. W bardziej realistycznej wersji, tak naprawdę, czyli schodząc na poziom powiatów, 47,5%. Czyli niespełna połowa. Wymienię miejsca newralgiczne, bowiem tym, czym się możecie poszczycić, to sami dobrze Państwo wiecie. Natomiast tam, gdzie są słabe punkty, to najbardziej boleśnie prezentują się one w kujawsko-pomorskim 26%, opolskim 9%, świętokrzyskim 7%, chwileczkę, komentuję zaraz, i wielkopolskim 17%. We wszystkich pozostałych mamy wyniki od, no jeszcze zachodniopomorskie 38, natomiast wszystkie pozostałe od 40% w górę. Rekordowa jest tak naprawdę chyba Łódź, jeśli znaczy łódzkie, nie Łódź, mówimy teraz o okręgach, tak. Łódzkie 83%, tak, na drugim miejscu Natalia mi tu podpowiada, lubuskie 71%. Przedstawiciele, nie wiem, czy lubuskie jest na sali, na pewno jest łódzkie. Serdecznie gratulujemy, bo tak, o tak, zbieramy, proszę. Łódź wstaje, Łódź, prosimy, żeby się zaprezentowała. Już się zapisała do go. O, lubuskie. A czy jest lubuskie, bo nie znamy się tak by jeszcze bezpośrednio. Czy jest lubuskie reprezentowane? Nie, za daleko trochę. Oczywiście wielkie miasta równie są silne, ale tutaj nie o miastach mówimy, tylko o okręgach. I teraz tak, komentarz do Świętokrzyskiego. Najprawdopodobniej sprawłość struktur RKW wynika z tego, że tam jest jedna z najsilniejszych w Polsce pozycji PiS-u, który zresztą wchodzi w partnerstwa, ale no nie jest to organizm jeszcze na razie podległy RKW. Proszę Państwa, nie sposób także określić dokładnego procentowego obsadzenia miast względem terenu, relacji, choć oczywiście występuje wielka dysproporcja na korzyść miast. Teraz jeśli chodzi dalej o spływ wyników z większych miejscowości, takich jak Łódź, Kraków, Warszawa, dochodził do 100%, to z powiatów mniej zurbanizowanych bardzo rzadko nie przekraczał 10 do 30% i dotyczy to powiatów, które teoretycznie mamy obsadzone, czyli pokazuje to przełożenie na wyniki spływające. Mówimy tutaj o wynikach, głównie się policzymy, ponieważ to jest dostępne, jak gdyby natychmiastowo te wyniki możemy sobie obserwować. Na stronie obserwowanych się policzymy było 40 z niewielkim ułamkiem wszystkich komisji, co jest nieco słabszym wynikiem niż obsadzenie na tym terenie koordynatorami RKW. Natomiast realny spływ wyników to 25% całości, czyli znacznie mniej niż deklarowanych i obserwatorów i obserwowanych. Także tutaj jest apel
o mobilizację, jeśli chodzi o wprowadzanie wyników. Apele są zresztą kluczowe, następujące. Objęcie pustych obszarów i tutaj oprócz budowania struktur tam, gdzie ich nie ma, już w Warszawie na naszym zebraniu dwa tygodnie temu, czy tydzień temu, mówiliśmy o apelu do koordynatorów silnych dzielnic o to, ażeby objęli swoim patronatem rejony sąsiedzkie i tutaj także być może jest to propozycja dla bardzo silnych, już mocnych struktur, ażeby rozkrzewiła się, niekoniecznie przejmując całe okręgi, ale rozszerzała pole działania na bliskie sobie okolice. To jest jedna z metod, które widzimy. Druga sprawa to jest mobilizacja grup mobilnych i cały ten pomysł, który nie był realizowany tak naprawdę realistycznie i w praktyce, czyli wyjazdowych grup, tutaj te wyniki, o których mówił SZORG, czyli wolontariusze nieprzewidywalni, którzy wprowadzali wyniki, to były mniej więcej te osoby, które wyraźnie wykazały swoją taką niezorganizowaną z nami aktywność. Natomiast nie jesteśmy w stanie przewidzieć, trzeba oczywiście te osoby utrzymać, do nich jest kontakt mailowy, więc będzie podtrzymywany ten kontakt. Natomiast kolejne grupy trzeba pozyskiwać choćby do takiego działania, jeżeli nie, to metodą zorganizowanych grup mobilnych. No i mobilizacja, jeśli chodzi o wprowadzenie wyników. Komunikacja wzajemna i informacja i przepływ informacji na poziomie koordynatorów całej struktury. Jakichś tam powiedzmy organizmów decyzyjno-centralistycznych, koordynatorów okręgowych, powiatowych i w dół. Wszystko to jeszcze wymaga znacznie większego właściwie tyle. Znaczy z mojej strony to było podsumowanie, wprowadzenie do Państwa jak gdyby tutaj głosów, rozumiem, przed wystąpieniami koordynatorów, tak żebyśmy usłyszeli wszyscy, no się policzyliśmy tym samym, tak? Tak wyglądają procenty. Bardzo proszę. Chcemy, ale już... Pan już przyszedł. Nie, dobrze, to w trakcie. Tak. Bo... Mogę? Czy, bo troszeczkę mamy rozjazd w czasie, czy przerwa będzie, czy... Tak? Ja krótko, ile mam czasu? No to 3 minuty i zrobimy przerwę i dobrze. Po przerwie się zreorganizujemy. Tak. Bo... 3 minuty. Postaram się zmieścić. Krótko, pierwsza sprawa, która nie miałem w planie wystąpienia, ale tutaj wywołał mnie pan Żawski, bo mówił, że tak świetnie to poszło. Owszem, w stosunku do tych osób, które się zgłosiły do głosowania, rzeczywiście pana praca jest no, fantastyczna. Natomiast ja mam pytanie, czy, bo pana, to nie było pana obowiązkiem, ale prawdopodobnie, ale czy RKW zastanawiała się nad tym, co zrobić z tymi ludźmi, którzy na przykład w Stanach Zjednoczonych głosowało podobno 0,2%. Tam jest 10 milionów Polaków. Czy RKW myśli na ten temat coś? Bo wiadomo, że władzy nie będzie zależało na tym, żeby Polonia poszła do wyborów. Natomiast czy my coś możemy zrobić? Nie mam tu pomysłów. Teraz tak, mam 3 takie punkty, które no to są do ustawodawcy, także tutaj w zasadzie nie oczekuję, że Państwo mi odpowiecie, kiedy to zostanie zrealizowane. I 3 punkty co do pracy samego RKW. Pierwszy punkt to jest uzupełnić, jestem zdania, nie wiem, czy inni też poprą mnie to, ten postulat, żeby uzupełnić wytyczne Państwowej Komisji Wyborczej o zakaz zmiany kolejności liczenia. Bo tutaj wytyczne są bardzo dobrze napisane, tylko że nie ma żadnych sankcji. Mój postulat jest taki, żeby wnieść projekt ustawy, żeby wprowadzić do wytycznych sankcje za nieprzestrzeganie tych zasad, która sama Państwowa Komisja Wyborcza określiła. Tam nie ma żadnej sankcji za nieprzestrzeganie tej kolejności. Punkt drugi, sprecyzować wytyczne Państwowej Komisji Wyborczej w zakresie niedzielenia się na grupy Komisji Wyborczej Liczenia Wspólnego. Otóż my wiemy, jak to należy interpretować.
I ja na przykład na szkoleniach wszystkim tłumaczę, pokazuję. Tu bym nawet postulował zrobienie filmu, gdzie leży 1000 kart na stole i żeby pokazać ludziom, że to wcale nie trwa wolniej. Bo potem odpada to kontrolna selekcja. Dobrze by było, żeby te wytyczne były sprecyzowane, bo wtedy można pokazać i, że tak powiem, mamy wtedy większą siłę rażenia, tak? Punkt trzeci. Uważam, że należy ustawowo znieść zakaz dla członków komisji wyborczych zamieszkania w innych gminach. To bardzo pomaga władzy w utrzymaniu swoich, że tak powiem, sposobów postępowania w komisji. Według mnie ten zakaz jest w ogóle niekonstytucyjny. Nie jestem konstytucjonalistą, ale proponowałbym, żeby prawnicy przyjrzeli się temu zakazowi. Teraz to są te takie sprawy odleglejsze, tak? Bo tego się nie da zrobić od razu. Teraz punkt pierwszy, jeśli chodzi o te sprawy takie dotyczących naszej pracy. Chodzi mi o pomoc techniczną. No ja niestety nie jestem, że tak powiem, zadowolony z tego, jak działała RKW w Okręgu Warszawskim. Chodzi mi o pomoc techniczną, chociażby w uzyskaniu takich spraw jak na przykład kliszy. Myśmy na przykład wynajmowali w Legionie, ja jestem koordynatorem z Legionowskiego, nie płaciliśmy za salę, bo państwo tu widzę, macie problemy z salą. Natomiast myśmy poszukali sobie sponsorów, 5 razy żeśmy wynajmowali salę w ciągu cyklu wyborczego i po prostu odwdzięczyliśmy się im wydrukowaniem dyplomów. No tylko chodziło o to, żeby zrobić tło dla tego dyplomu w postaci, nie wiem, znaku krucjaty różańcowej czy znaku tej urny z orłem w koronie. I po prostu z tym był problem. Do dzisiaj tych klisz nie dostałem. Zwracałem się zarówno tutaj do kierownictwa warszawskiego, również do krucjaty. Pisałem, też nie dostałem odpowiedzi. Punkt drugi. Chodzi mi o klisze tych do projektu graficznego. W końcu poradziliśmy sobie tak, że zrobiliśmy zdjęcie, ale to potem po zebraniu powiem, bo nie chcę sobie odbierać czasu. Punkt drugi. Uważam, że pomoc prawna w okręgu, przynajmniej w Okręgu Warszawskim, nie wiem jak było w innych okręgach, działała fatalnie. No taka jest moja ocena pracy tego zespołu prawników, dlatego że ja na przykład przed wyborami zgłosiłem przestępstwo. To nawet chyba było, pani Łazor nawet mnie zachęciła do tego, żeby udzielić wywiadu w Republice. Poszedł ten wywiad. Wyłapaliśmy przestępstwo prezydenta miasta. No on odpowiada, bo to w wykonaniu sekretarz miasta regionowa. Natomiast przestępstwo polegało na tym, że na zebranie konstytuujące jedną z komisji urzędnik przyszedł z wydrukowanym już, z wypełnionym protokołem, gdzie był przewodniczący, wice i tak dalej, tylko przedstawił do podpisu. I myśmy to zgłosili. Do dzisiaj nie wiem, czy sankcja będzie jakaś prokuratorska dla tej pani sekretarz, czy dla prezydenta Smogorzewskiego w Legionowie, czy nie. No bo skoro sprawa już została nagłośniona, to teraz nie pójście za ciosem byłoby wycofaniem się i danie znaku przeciwnikowi, że my owszem sobie pokrzyczymy nawet w telewizji, ale jak przyjdzie to do czego, to się będziemy bali zareagować w sądzie, czy zgłosić wniosek do prokuratury. Także proponowałbym tutaj nawet nie obiecywać, jeżeli nie mamy, bo ja rozumiem, że możemy mieć braki kadrowe, tak, nie ma prawników i tak dalej. Jeżeli nie możemy, oceniamy, że nie możemy czegoś fizycznie zrobić, to nie obiecujmy ludziom, że zgłaszajcie wypadki, będzie to, że tak powiem, nawet po wyborach, bo dostałem taką obietnicę, że po wyborach to zostanie zgłoszone. No do dzisiaj nie mam żadnego, dwa razy to puszczałem, zarówno trzy razy było puszczone, przed pierwszą turą i potem między turami dwa razy puszczałem to do wiadomości. Także tu bym proponował jakoś tak ograniczyć nawet działalność prawników, jeżeli nie jesteśmy w stanie i żebyśmy się skoncentrowali, tylko namonitorowali. Natomiast ja swoim ludziom obiecywałem, że jeżeli znajdą jakieś przestępstwo, jakieś nakryją urzędników na jakichś szalbierstwach, to my to będziemy, tak powiem, jak to mówią, chwytem buldoga, będziemy się tego trzymać i będziemy tych ludzi, że tak powiem, no ścigać w cudzysłowie. Nie tylko w przenośni, ale i dosłownie. Tym bardziej, że pani Hanna Dobrowolska na ostatnim zebraniu, już kończę, obiecywała, że będziemy tworzyć te czarne listy. My jesteśmy już przygotowani do tego, żeby stworzyć taką listę osób, które nam bardzo bruździły w czasie wyborów. Ostatni punkt. Był zgłaszany na ostatnim zebraniu wojewódzkim. Ja się nie odzywałem wtedy.
nie podchodziłem do głosu, bo to było zebranie głównie dla wolontariuszy, czyli członków komisji, a nie dla koordynatorów. Natomiast dzisiaj chciałem to powiedzieć. Otóż pani Hanno, ja znalazłem taką rozbieżność, bo pani chciała, żeby to pani zgłosić, rozbieżność w szkoleniach. Mianowicie w czasie pierwszej wersji szkoleń było powiedziane, że my mamy się skupić na tym, żeby sfotografować i przepisać protokół ręczny. Tymczasem na szkoleniach, na którym ja chodziłem, na przykład dla ludzi w Warszawie, bo też tu przyjeżdżałem, szkoliłem się dodatkowo, to usłyszałem, że jednak mamy się skupiać na protokole informatycznym. I tu widzę jakąś rozbieżność. Nie wiem, czy to jest jakaś niespójność tych materiałów. Czy zmieniła się w międzyczasie może koncepcja? Nic to tyle, się dziękuję. Nie zmieniło. Dziękuję za uwagę. Jeszcze na koniec, proszę się przedstawić. Przepraszam, Andrzej Zdun, jestem koordynatorem z powiatu legionowskiego. Dziękuję bardzo za głos. Może ad vocem Krysia i 10 minut przerwy. Ja się czuję wywołana do tablicy przez pana. Panie Andrzeju, ja oczywiście pamiętam o sprawie i zamierzam przygotować zgłoszenie do prokuratury w tej sprawie, tylko proszę pamiętać, tutaj terminy nam nie uciekają. Pierwszy był ważne były protesty. Spraw był... Nie uciekają. Ja pamiętam tę sprawę. Termin zgłoszenia do prokuratury nie ucieka. Ja mówiłam, zgłosiłam sprawę na bieżąco spisów wyborców. Muszę tego też przypilnować. Są rzeczywiście bagatelizowane te sprawy. Ja panu nie gwarantuję, że w ogóle będzie dochodzenie. Natomiast tak jak obiecałam, przygotuję zgłoszenie, ja się z panem skontaktuję, doprecyzujemy szczegóły, tylko proszę mi wierzyć, jest cała lista. Robimy wiele różnych spraw. Po pierwsze zmiany, tak jak to, o czym mówiłam, zmiany, które trzeba już wnioskować do PKW. Pytanie, co jest ważniejsze. Musimy się po prostu spokojnie z tym rzeczy po kolei robić. No, są rzeczy pilne, bardziej pilne i mniej pilne. No, akurat ta sprawa z Legionowa o tej przygotowanej już liście przewodniczącego i wiceprzewodniczącego bez głosowania, ja pamiętam tę sprawę i ja jej na pewno nie zostawię, tylko ona jeszcze może poczekać miesiąc, więc proszę. Dobrze, czyli teraz 10 minut przerwy i pamiętajmy, wszyscy jesteśmy wolontariuszami.